Trillers. The Trillers.
The Krillas.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. W końcu Quick Detailer z krzemikiem od Neoxala. Od czego by tu zacząć, słuchaj? Szybka i łatwa aplikacja. Ojej, kurczę Grzegorz, no niestety, no tutaj, zdecydowanie nie, ale trwałość i tutaj tak. Nie badałem trwałości, ale widać, że posiedzi, bo wrzuciłem na Wolwiaka, wrzuciłem na Mańka, siedział. Zresztą ja takich produktów tak naprawdę nie patrzę na trwałość. Dla mnie to jest ostatni etap, taka powiedzmy ostatnia wisienka, na której mi zależy, jeżeli chodzi o takie produkty. Bloker UV, ok, hydrofobowość, jasne. Szklisty połysk. Tu też mam zgrzycik. Fajne uderzenie, ale czy szklisty? Nie do końca. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten produkt. Kurczę, no dla mnie to jest taki polski eliksir. Z tego względu, że fajnie maskuje. Maskowanie jest mistrz. Po prostu, no torpeda. Maskowanie przy tym produkcie jest bajka. Przy okazji maskowanie, a wiadomo, maskowanie moim zdaniem troszeczkę wiąże się to przyciemnienie z utratą takiej troszeczkę szklistości właśnie połysku. Ale ten naprawdę, tak jak eliksir, na wysokim poziomie. Co widać dopiero, jak masz dojechany lakier właśnie. I tak widzę ten produkt. Na lakierze, tak jak w Audi, w ogóle zero zabezpieczenia. Kilka produktów położyłem na tym aucie. Dojechany lakier na maksa. I ten wypadł najlepiej. Ale to, co się musiałem namachać, to moje. Niestety produkt nie jest idiotoodporny. Wystarczy, że odrobinę dasz go za dużo, niekończąca się historia, jeżeli chodzi o docieranie. Nie lubi wody też. Nie lubi, sprawdzałem z wodą na mokro, nie idzie to w parze. Lubi suchy lakier i najlepiej jak najmniej produktu. I zabawa. Naprawdę, na czarnym lakierze to już jest w ogóle no masakra. Ciężko jest go dotrzeć. Na Uni to już, to już trzeba wyższa szkoła jazdy. Naprawdę niewielka ilość, machanie, dwie fibry. No niestety, może inaczej. Dla mnie to nie jest Quick Detailer. Bardziej taki Quick Wax, kurczę, właśnie w tę stronę, jakiś Silanci, który no niestety jest wymagający. Grzegorz, teraz w twoją stronę. Butelka, będę szczery, tragedia. Dramat. No to po prostu ani to nie wygląda, niesmacznie. Atomizer beznadziejny wyrzuca za dużo towaru. O właśnie, momencik, chwilu, nie? Grzegorzu, ja widzę, tutaj zasłonię ręką, ten produkcik widzę w takiej butelce. Właśnie w takiej. O, z takim atomizerem. Butelka niech zostanie, okej. Tylko żeby był ten mniejszy gwincik z takim atomizerem i to będzie idealnie, bo wtedy dajesz dwa strzały i skakujesz na panel. I nie więcej. Nie więcej, bo przegniesz z ilością i masz pozamiatane. I niekończąca się historia, jeżeli chodzi o docieranie. No niestety nie jest to produkt idiotoodporny. Samo uderzenie na lakierze, który jest w miarę zadbany. Spoko. Fajny połysk. Naprawdę ten połysk jest znaczny, ale najlepiej naprawdę, jeżeli masz lakier, który potrzebuje powiedzmy odświeżenia, to ten zrobi to idealnie. Zamaskował. W ogóle na tym Audi, uwierz mi, była siekiera. Tam ten lakier nie dość, że tępy, bo dopiero tyle, co go dostałem, że tak powiem, w Ronsie. Nie dość, że tempo, on nie widział, on miał chyba jakiś tam hydrowosk z myjni, to zrobiłem dekontaminację, taką wstępną, zarzuciłem tego zawodnika i to, co zobaczyłem, to nie uwierzyłem. No podbił niesamowicie, naprawdę. A uwierz mi, że jeszcze 3 produkty zarzuciłem na to auto, na każdym panelu tam trochę się pobawiłem i ten wypadł najlepiej. Maskowanie i wydobić, właśnie, ziarno. Bardzo fajnie pokazuje ziarenko. Super. Pod tym względem bardzo fajna sprawa. No dobrze, słuchaj. Z mojej strony, czy produkt jest fajny? Fajny. Ale musisz troszeczkę się nim pobawić, żeby go wyczuć. Potrzebuje miłości, niestety. Nie jest to Quick Detailer. Dla mnie na pewno nie, bo tutaj jeżeli chodzi o aplikację, że wpadasz i znikasz, nie ma szans. Co ty? Grzegorzu, zmień atomizer i będzie całkiem fajnie. Bo niestety ta buteleczka nie wygląda. No dobrze,
W sumie to zostałem chyba wylosowany, tak, na kosmetyka aut. Było losowanie, tak. Ja, no, kurczę, głupi ma zawsze szczęście. Nie, w moim przypadku inaczej. Nie tylko głupi ma szczęście. Pozdrawiam użytkowników kosmetyka aut. No dobra, z mojej strony to wszystko. Bardzo fajny produkt. Jeszcze raz podkreślę, dla mnie to jest taki polski eliksir, który niestety wymaga większej miłości, jeżeli chodzi o aplikację. Więcej zabawy, ale trwałość i później uderzenie naprawdę, można powiedzieć, że równoważy te niedociągnięcia. Kurczę, no szkoda, szkoda, bo liczyłem tutaj, że to będzie taki, kurczę, rodzyn. Ale nic, słuchaj, kolejny zawodnik niedługo na kanale, szampon, który od Neoxala, który, no jeszcze z takim, jeszcze nie miałem produktu, z którym miałem taki zgrzyt, jak z tym szamponem i czuję, że namiesza na rynku, a później prawdopodobnie jeszcze z Neoxala powłoka, poprawiona 111. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!